Ok, Peugeot 3008, ciąg dalszy, napraw. Na pewno mamy do wymiany tutaj końcówkę kierowniczą. Ponoć drążek kierowniczy, sworzeń, jeden i drugi. No i słuchajcie, teraz to jest bzdura w tym momencie, bo zbieżność trzeba ustawić, więc na pewno musimy wymienić jeszcze jedną końcówkę i zobaczymy, jak ten drążek. Ja bym wymienił cały komplet parami, żeby po prostu jednorazowo ustawić zbieżność, nie być w plecy, bo może być, że za miesiąc ta strzeli i będzie trzeba znowu zbieżność ustawiać, więc to jest bez sensu. Wymienimy cały komplet, czyli leci. A końcówka, z drugiej strony końcówka, drążek, z drugiej strony drążek, sworzeń i z drugiej strony sworzeń. Ok, ja was pakuję na głowę i będziecie sobie obserwować, a ja będę działał, może coś tam wam powiem. Dobrze. A tu jeżeli chodzi o części, to drążek kierowniczy mamy o tym numerze, drugi drążek będzie o tym samym numerze, dlatego że są takie same, dwa są takie same. Końcówka kierownicy na pewno będzie się różniła, więc tutaj mamy o tym numerze. A co tu mamy? Sworzeń, tak? Nie. Zaraz. To jest końcówka. A to? To jest drążek. Aha, dobra. To jest drążek. Ty masz też drążek, tak? Końcówka. Nie, no czekajcie, bo ja już się pogubiłem. To jest drążek. To jest końcówka. To jest drążek. A na to pewno. Jest drążek. No to jest drążek jeden. Drążek drugi. Końcówka taka. Gdzie masz jeszcze jedno pudełko od końcówki? To. A czemu to jest większe? Inaczej pakowali, no. A to jest takie. Zaraz. No, dobra. Zobaczcie, jaka różnica. Tu takie, a tu takie. No okej, dobra. Do tego jeszcze mamy sworznie. Wjeżdżają sworznie takie. Oczywiście o tych samych numerach. Terwu, terwu. Dobra. Działamy. Okej. Bierzemy się. Łapki. Jedna łapka, druga łapka. Ciach. Ciach. Nie wiem, czy to dobrą końcówkę se dobieram, czy nie. Nie. Czemu masz już ten? Lewą stronę. Czemu? Akurat masz lewą. A tak chciałem robić tamtą stronę. Prawicę zostaw później. No dobra. To się nazywa uparta bestia. Okej. Daj mi tam jakieś 16. Nie, nie ma go. Cóż oni tu dali, 16 czy 17? Będzie 16. Poszło. 2 kg. No gdzie lecisz? 2 kg, gdzie ty jesteś? A, dobre pytanie. Gdzie żeśmy naparzali ostatnio? Przy Imadle? Okej. Okay.
Słuchajcie, mam jakieś tam ściągacze, ja się z tym nie bawię. To jest żeliwo stalowe, także... Ciach! Ciach! Nie czuję, żeby było wybite. A może? Drążek kierowniczy jest cały. I ty co tam wiesz, co powiedział? Nie wiem. Okej. Okay. Brecha. Trzeba... Dobra, ciągnij go w dół. Już za późno. No, bierzesz to. Szkoda czasu. No, dobra, dawaj brecha. Jednak to jest za silne dla mnie. Au. Okej. No dobra, nie wiem, o co tu chodziło też z tym. Teraz tak. Jak sobie to demontujecie, tu macie osłonę termiczną. Delikatnie śrubokręcikiem tą blaszkę tu podwijamy. Niektórzy to tak na siłę biorą, że później urywają. I nie można tego założyć z powrotem. Więc delikatnie, o. Mamy. Teraz, zanim przystąpimy do odkręcania tego, to tu w tym miejscu, a mam nadzieję, że wy widzicie. Marcela, poproszę to popatrzeć, czy coś widać. Włączyła się? No jest włączona. Tu widać? No widać. Dobrze, tu macie zaklepane. To musimy sobie tutaj odklepać i dopiero odkręcać. Tak. Cudownie, brak miejsca. Po prostu cudownie. No już prawie. Dobra, mamy to. Masz już? Trochę taki luz ma, 41. Pokaż mi to. No bo to jest 41. Przejściówka? Nie wiem, czy to zwykłym wejdziemy. Okej. Ciekawe, czy da radę? Jak myślisz? Może chyba nie. O, i zobaczcie. C5, pamiętacie? Gdyby to się tak wykręcało, byłoby super. Byłoby po prostu przesuper. To jest stalowe, czy tam żeliwne. O, bez problemu się odkręci. Gdzie mamy nowy? Mamy nowy. Nie wiem. Słuchajcie, diagnosta kazał wymieniać swożnie. Nie dyskutuję, wymieniam. Te swożnie jak dla mnie są dobre. Mało tego, ten drążek kierowniczy też jest dobry. Końcówka jest tylko ta wywalona. I będę musiał zadzwonić do klienta, poinformować klienta, co robimy.
bo najprawdopodobniej zostajemy przy tych drążkach kierowniczych starych. Okej. I tu pamiętajcie, żeby to sobie zaklepać, żeby wam się nie odkręciło czasami, bo będziecie mieli kuku. Proszę bardzo, zaklepane, wymienione, nowe na nowe, dobre na dobre. A niestety niektórzy diagności się lubią mylić chyba. I teraz właśnie ta osłona. Ona tu powinna wam się zaczasnąć pięknie, ładnie. O, z jednej strony pykła i z drugiej pykła. Widzicie? I się trzyma. Niektórzy tego w ogóle nie dają. A błąd, bo tu temperatura od tarczy idzie i wam nagrzeje. Słuchajcie, te tarcze ponoć są roczne, ale do tarczy jeszcze wrócimy. Tylnych szczególnie. Nie naciągnę. Nie naciągnę, zapomniałem. No dobra. Nie wiem, jak ja to naciągnę. Tam się dalej wsunął. No dobrze byłeś. Ale mnie ściąga w dół. Poczekaj, ja sobie przejdę, bo mnie kamera zaraz uderzy. Jeszcze. Jeszcze ciut. Nie mogę. Czekaj, pchniemy to. Jeszcze ciuteńkę. Okej, puszczaj. Dobra. Ciach, ciach, ciach. Nowa nakrętka i zobaczę. Chwila, moment wymieniony. Niekiedy jest tak, że trzeba tu naparzać, ile wejdzie. Ale to jest tylko w tych cytrynach śmiesznych, Peugeotach, bo tam jest po prostu kosmos. Dobra. Tutaj jeszcze jedna rzecz. To sobie na chwilę przyłapiemy. Dlaczego? Nie odpuściłem tej kontry, co tutaj jest. Teraz ją sobie odpuścimy i wymienimy go. I pamiętajcie, żebyście czasami z tego klucza, co Marcel teraz dokręca, nie robili z niego grzechotki. Bo chodzi o to, żeby wam się ten stworzeń w środku nie obracał, bo go szybko wyrobicie. Przeduszka zaraz. Nie. A, no dobra, weź leciutką. Lepiej to mocniej dokręcić. Ciutka można ten. Okay. Mamy to. Jak widzieliście, on samym kluczem kręcił. Ja mu podtrzymywałem tylko trzpień. Raz, że trzymałem, żeby się właśnie nakrętka wkręciła, bo ona jest z kontrą. Ale żeby trzpień się nie obracał, bo uszkodzicie sobie. Dobra, co robimy dalej tą stronę, czyli poproszę cię o jakieś 17 płaskie, ale zanim to mi dasz, to jeszcze potrzebuję szczotę drucianą i wódeka. Wódeka mam, no i małą szczotkę, albo dużą, albo jakąkolwiek. Szczotę musimy wziąć. Mamy coś? Gnieciucha? Mamy. Dobra, słuchajcie, dlaczego szczotka? Gdzie ty z tym światłem? Tutaj ładnie, proszę. Macie tutaj ten gwint. I teraz tak. Oczyścić ten gwint. Bo jak wiecie, tu pełno piachu, syfu, błota, wszystko, rdzy. Wszystko wymieszane jak leci. Proszę bardzo, oczyszczamy. Bierzemy sobie trochę smarowidła. O, nawet bardzo trochę, bo widzę, że się skończyło. Trzeba zamówić. Dobra. Co to będzie? Tu masz 17. Daj no. Nie wiem, czy to jest 17, nie pamiętam.
No mówiłem, że 19. Trzymaj. I teraz po to zaparliśmy sobie tutaj stworzeń, że weźmiemy i tą kontrę sobie odpuścimy. Proszę bardzo. Najlepsza możliwość do odpuszczenia kontry. Powiem wam, gdyby ta kontra nie chciała wam się wykręcić, bo tak też potrafi być. Daj mi jeszcze 13. Też tak potrafi być, że ta kontra się nie odkręci. Weźcie dwa młotki, jeden przyłóżcie tu, z drugiej strony klepnijcie parę razy. Teraz ja to kontrę sobie odkręcę do samego końca. Dlaczego? No widzicie, w naszych rejonach diagności nas nauczyli, że ten co wymieniał końcówkę, ma tutaj rozruszyć cały gwint. Że nie rozruszamy, a u nas przynajmniej na Dolnym Śląsku tak sobie wykombinowali, że diagnosta za męczenie się, czyli to co ja teraz robię, za każdą śrubę brał chyba 2 lata temu 20 zł. Bo powiedział, że ten co wymieniał końcówki powinien mu rozruszać gwint. No dobra, niech mu będzie. Może i tak było. Rozruszamy cały gwincik. Czyli se pokręcimy do samego końca po to, żeby to właśnie rozruszać, żeby diagnosta się nie czepiał właściciela, że gwint nie rozruszany. I on go musi skasować 20 zł, bo musiał coś tam zrobić. No to jest zrozumiałe z jednej strony, no bo dodatkowa praca mu dochodzi. Drążek idzie? Nie, nie wymieniałbym drążka, bo drążki są dobre. Co wykręcasz? A ja nie wykręcam drążka. Ja tylko gwint szykuję pod ustawienie zbieżności. I powiedz mi, czy końcówki masz takie same, czy nie takie same? Takiej samej długości, czy nie takiej samej? Tak? Bo słuchajcie, zaraz wam pokażę. Ja już pokazywałem to na filmach nie raz, ale dobra, pokażę jeszcze raz, jak mniej więcej sobie ustawić na dojazd do zbieżności. Okej. No i za to, co widzicie, żeby diagnosta sobie mógł tą kontrę przekręcić. Wiadomo, on tyle nie będzie kręcił, no ale dobra, niech będzie. Za to, że diagnosta ma sobie, o, tak przekręcić kontrę, bierze dodatkowe 20 zł. Przynajmniej w naszych stronach. Nie wiem dlaczego, po co, na co, no ale dobra, nie dyskutuję. Kiedyś przyjechał klient i powiedział, że musiał zapłacić dodatkowe 20 zł, a nie powinien. I żądał ode mnie 20 zł za to, że diagnosta musiał sobie śrubę przelecieć. Jak mówię, może mieć rację. Że diagnosta, ten co ustawia zbieżność. Teraz dojeżdżamy sobie tą kontrą do końca. Są dwie opcje, zaraz wam pokażę. Albo można to zrobić na tak zwaną suwmiarkę. Dobra, mamy do końca. Marcel nam pokaże nową końcówkę. My już przymierzaliśmy, więc wiemy, że to jest ta sama długość, identyczna. Nawet chyba to jest ta sama firma. Spoko, luz. Bo chodzi o to, żeby był ten środek zachowany, tak? Czyli tu mamy środek, ale to już chyba inna końcówka widzę. Tak mnie się zdaje, grubsza czy nie? Oczywiście to nie jest końcówka do tego auta. Ale my mamy pecha, co? Dobra, można wytrzeć ładnie po mnie. Nie do tego? Absolutnie nie. Zobacz sobie tu średnicę. Aż zobacz sobie tu średnicę. Wytrzyj ją ładnie, spakuj z powrotem w kartonik. No, to już wszystko wiecie. Normalnie to tak. Tu i się bierze końcówkę, wykręca. Ale potrafi stać nieraz.
stoi. Też przyłapujemy. Chodzi o to, żeby teraz drążkiem pokręcić. O kurde, nie idzie pany. Widzicie? No to się zaczyna. No. To się zaczyna. Czemu? Tylko gdzieś 13 zgubiłem. Okej. No i teraz można iść. Tam jest 19, daj mi je. No to jest trochę za gorące tam na tym. To jest trochę za gorące, żeby to tak dotykać. Dobra, to było gdzieś tu. Niestety musimy to trochę podgrzać, żeby to się nam ładnie ruszyło. Rozruszamy i se pójdzie. O. Proszę bardzo, jest nasza. Weź rękawice te. Cholera wie, bo to tak idzie i nie idzie. No. Chyba nie. Nie wyciągacie się? Nie. Nie idzie lekko. A nie lepiej tam? Wsiągnąć to i kręcić tym? Tak. Zdziwisz, jak to idzie. No co, ustawiamy panu zbieżność teraz. Albo rozjeżdżamy. O, ile tam rdzyna nie jest. Dobra, możesz wykręcić i wykręcać ją. Okej. No i dobra. Jeden drążek kierowniczy, końcówka drążka kierowniczego wykręcona. Czeka na jutro. Tutaj oczywiście też to posmarujemy, czymś zabezpieczymy, żeby to się delikatnie wkręcało. No i tyle. Widzisz, że masz tutaj grubość inną? No, bierzemy się za drugą stronę. Tak? Wiesz, grubość jest inna, bo ten... Dobra, Marcel się uparł, że możliwe, że pasuje. Ile masz? 13? No nie widzę od tyłu tak jeszcze.
No. Daj, ja se to zmierzę. Może być, że to pasuje. W samym końcu. Ale to jest ciężkie. W samym końcu no mamy 12,5. To będzie to samo. Dobra. Mój błąd. Daj mi pędzelku trochę smarowidła, wiesz? Ja tutaj nałożę, żeby nie było. Nasmarujemy trochę. Okej. Okay. Czyli ja to tak oprzykładałem i luz był. A to... A, bo wciskam głębiej, nie ma luzu. Dobra, no. Moja wina. Ale już wiecie, z tymi hurtowniami to lepiej sprawdzać. Bo jak już założycie, to już nie ma zwrotu. Nakrętkę chcesz do kontry? Nie. Dobra, a że one są tej samej długości, to ta kontra mnie ustawiła i nie muszę suwmiarką, bo mogę suwmiarką odtąd i tu gdzieś zaznaczyć sobie kreskę, czyli tu środek bierzemy, tu kreskę i też macie, oczywiście to jest takie, wiecie, pół na pół, no nie? Na zbieżność tak czy tak trzeba jechać. Weź, no dobij, no tu tarcza. O, puść. Masz tam taki. Tak, jest, jest biały kapturek. No dobra, czyli mamy, będzie to. Moja wina by była. Okej. Okay. Teraz gdzieś klucz 19 posiałem, jest tu. Możemy dokręcić sobie tą kontrę. Okej. Okay. No i możemy skręcić sobie tą śrubę tutaj. Bzyk, bzyk, jest tu. No kurde, widzisz, panie? A ja już bym... Obczernił kogoś. No mam. No i mamy to wymienione, czyli tą stronę mamy zrobioną. Tak jak mówiłem, tutaj drążek nie wymagał wymiany w ogóle. Zero luzu. Dobra. Czyli ta strona jest zrobiona, teraz bierzemy się za tą stronę. Co jest? Z tamtej strony jest luz? No co ty? Nie wiem, wcześniej tak jak ty tam coś tam, nie. Tak nie stuknęło, ale... Wiesz co, jak to jest rozpięte, najlepiej wtedy zobaczyć. Szybciutko druga strona. Daj mi ten. Tam jest szczotka. Powtarzamy tą samą czynność. Dobra. To nie jest wódek, tam jest wódek. Okej. 19 mam w kieszeni. Nie w tą stronę chciałem pokręcić. I też lecimy do końca.
Tutaj ten stworzeń też? Tutaj też stworzeń będzie szedł. Co to będzie? Z tamtej strony jest 2,1. Czy też trzeba grzać, czy nie trzeba grzać? No to jest pytanie. O, nie trzeba. Hej, jak super, Atos. Hopsa, hopsa. Myślałem, że nie pójdzie. Okej. Okay. Drążek jest calusi. To już jakaś szczelina się zrobiła. No to głoma podeszła do góry. O, coś się ruszyło. Na pewno? Mówiłem, że się ruszyło. A, jeszcze. Okej. Całe, całe. Dobra. Znowu musimy tu odklepać. Dobrze. Ale pewny jesteś? A co chcesz grzać? No nie wiem, czy nie będziemy jeszcze grzać. Ja bym jeszcze się wstrzymał. Ten ma minimalne luzy. Nie mam jak tu podejść ładnie, żeby to odbić. O, skręć mi jeszcze. Jakoś. Chciałbym. Au. Chyba. Zobaczymy. Powinno odejść. Gdzie masz tą wielką? Tu jest. A co ty tu rzuciłeś? Proszę? Co tam rzuciłeś? Na krętkę do kubki. Śrubokręt. Jaki chcesz? Czwórkę. No kurde, trzymaj to. Dobra. Nie mogę tej gumy teraz zsunąć. Ale on ją ciągnie tam. W swoją stronę. To nasadka. Okej. Okay. No to zobaczmy, czy pójdzie.
Nie pójdzie. Tym się nie przejmujemy. Mamy do tego poważniejszy sprzęt. To chyba nie to. Nie, nie, tutaj. Idziemy. Z gwintem? Wow, wow. Co by ściągnęło? Trzymaj. No. Wiecie, to trzeba mieć więcej szczęścia jak rozumu. Ściągnęło nam gwint, ale nie stąd, a ze sworznia. Nie ma na sworzniu gwintu, no nie? Coś mnie w tym tygodniu te sworznie kochają. Nie, no to gwint widzę cały, najnowy. Zobaczymy, czy mu się nie oberwało. No, coś tak nie chce się kręcić. Coś ktoś wymieniał sworzeń i krzywo mu się wkręcił. Tak jak mi się teraz chce wkręcić krzywo. Daj no latarkę. Tu widzę gwint jest, tu jest, tu jest, tu jest i tu jest. Początkowy jest uszkodzony. O. Jak? No nie chce się przyłapać. Zobacz, jak krzywo się chcesz przyłapać. Widać? Mhm. Teraz też? Mhm. O, teraz będzie dobrze. Jakbym nie miał tu gwintu z tej strony. Może by zżarło. Ja pierdzielę. Żebym miał taki duży gwintownik. Spoko. Jest prosto? Jest prosto. W miarę. Jest prosto. Daj na razie samą nasadkę. No. Jeszcze kamera. Nie atakuje.
Jeszcze nie. Chyba jest. Chyba jest. No dobra. Na razie tego weźmiemy. Tylko tego. No, może nie dociągnąć. Dobra. Wyciągnij. Myślisz? Nie ma gwintu. No to ładnie. Ale jest. No jest, ale jest, że nie jest. Masz, tu się pewna część wkręci i koniec. Albo ręcznie próbować. Masz 4-1 płaskie? Co? Albo grzechotka. 4-1. Daj mi grzechotkę. 38. Masz grzechotkę? Na górze. Na górze. Na górze? Na górze tam. Co ty? Prosto czy krzywo? No prosto. Ale nie chcę wejść. Nie, nie. Nie będę tego psikał. Prosto jest. Jest prosto? No tak wygląda. Okej. Sponsorem programu jest importer płukanek, dodatków do paliw i preparatów czyszczących marki Forte. Powiem wam tak, życzę powodzenia w odkręceniu komuś następnemu bez takiego klucza. Ło. Jak widzieliście, gwint był cały w środku. Ała, daj dwa młotki, tamte czerwone. Gwint był cały w środku, a nie chciało się przyłapać. Rdza zrobiła swoje. Dobra, zaklepujemy. Słuchajcie, Marcel mówi, żebym tu popsikał. Absolutnie, jak tu coś się dzieje, wolałem tego nie psikać. Żeby nie umożliwić w ogóle temu... Na tym gwincie, żeby nie umożliwić po prostu wziąć i samo rozkręcenie się, żeby nie powstało. Więc wolałem to uniknąć tego. Dobra, stworzeń mamy wymieniony. Co teraz? Można by tą końcówkę kierowniczą od razu. A nie zły ambaras, co? Teraz jakby to było aluminiowe. Powodzenia. Po prostu powodzenia. I taka niby prosta czynność. Co powiecie? Co to jest stworzeń wymienić? To znaczy, czy jest zepsuty? No. Ten nie, drążek jest salusi. Ani grama luzu. Nawet na boki nie ma luzu.
No i trochę smarowidła na pędzlu. Ja sobie to odpakuję. A gdzie? Gdzie masz nakrętkę? Tam się położyłem na górę. Okej. To mamy. No trochę za dużo to tak, żeby piach nie łapał. Okej. Weźmy w tamtym liście. Jeszcze? Jeszcze? Jeszcze troszkę tak skok zrób. Okej. No dobra. O. Trzeba tutaj poprawić ten metal. On będzie spadał. Zatrzask tutaj, za bardzo się poluźnił. Okej. 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 No i to samo. Nie wiadomo, gdzie to jest. Ale co? Na grzechotkę. To jest tutaj. No to grzechotka duża. Czyli wziąłeś? Wziąłeś. I tu ją gdzieś kładłem. Tu jest, pod szmatą. Okej. A teraz mi się obraca. Czekaj. No. No i mamy to. Czyli dwie strony mamy wymienione.
Okej. Okay. Słuchajcie, jeżeli myślicie, że w tym aucie to wszystko, nie, nie jest to wszystko. Tu mamy wymienione, to mamy wymienione, to mamy wymienione, to mamy wymienione. Co teraz? Teraz, tam my już dzisiaj chyba spadamy, ale wam pokażę, albo nie. O, już jutro wam pokażę. Zgadza się, Marcin? Dobra, ja na dzisiaj kończę. Jutro jest dzień, jutro będziemy działać dalej nad Peugeotem. Chyba, że asteroida spadnie. Ja jeszcze muszę jutro rozrząd skończyć, bo mi zabrakło jednej części i nie mogłem dzisiaj skończyć. Dzięki serdecznie za uwagę i do następnej naprawy. Pozdro!